Jest godzina 18 i właśnie startujemy do centrum Omisia. Taką drogą przyszliśmy. Zaczynają się widoczki. Jest bardzo gorąco. Mamy nadzieję, że troszkę tu będzie chłodniej. Jeszcze nie wiemy, czy pójdziemy tędy, czy tu w lewo. Zaraz się wszystko okaże. Ale widoki są. Już fotki pierwsze chłopaki robią. Cykady słychać. I jednak idziemy dalej tą samą drogą w dół. Dochodzimy do morza, to chyba będzie nieco chłodniej. Wow, jaka woda. Pięknie. Dzisiaj wieczorem też idziemy się kąpać. Siema, co ty taki biedaczek idziesz? Gorąco ci. Biedne. Chcesz wodę? Miskę mamy chyba. Nie chcę. Sam siebie wyprowadza na plażę dla psów. Aleks mówił, że to plaża dla psów jest. Teraz widzimy krzyż na skalę. Muszę to nagrać, bo właśnie wymyśliłam plan. Piotrek mnie pochwalił, że ja zawsze super wymyślam. Bardzo. A mianowicie, że przyjdziemy z Nukusią na plażę dla psów, którą przed chwilą widzieliście. Około godziny 18, tak aby Nukusia też można popływać, mogła popływać. Kiedy pierwszy raz zobaczy falę i wejdziemy wystarczająco tak po kolana, a ona będzie musiała do nas przypłynąć. No zobaczymy, tak, jak to wszystko wyjdzie, jak ona się będzie zachowywać, co zrobić z falami. Tak, jesteśmy bardzo ciekawi, jak ona zareaguje w ogóle na wodę. Także Iza naprawdę jeszcze nie pływała. Gratki za ten plan. No i Iza oczywiście powiedziała, że będzie musiała ją wykąpać po tej kąpieli, bo to sól, żeby piesek się nie męczył. No. Także no zobaczymy. Będzie ciekawie się działo, zobaczymy. Myślę, że dla tych wszystkich, co mają swoje pupile, to będzie fajny odcinek. Będziemy mogli pokazać. Postawimy kamerę i zobaczymy, wejdziemy do wody i zobaczymy, co ona zrobi. Myślę, że będziesz czekać przed wodą i będziesz się denerwować. No zobaczymy. Co znalazłeś? Transalatkę, nie wiem. Leży słowo. Aha, leży coś. Widzisz? Kto skacze? A tam sobie ktoś schował płyn do opalania, taki jak my używamy. Nie wiem, czy to widać na filmie. Albo wyrzucił śmieci. Może moja obrączka się znajdzie. Może wyrzuciło. Tak, Piotrek obrączkę zgubił w Chorwacji. To ja mogę znaleźć. O! Aleks idzie. Aleks idzie zobaczyć. Okaże się, że to złoto i będzie dopiero. Aleks będzie bogaty. Zobaczcie, ale znalazłeś. To będzie musiał się z tobą podzielić. Nie znalazłeś, on się przyniesie. Aleks, ale 50-50 z Maxem jak coś. 50-50 z Maxem. Zaraz ci powiem. Widzicie? Dalej prosto. 2 metry. Jeszcze. Jeszcze. Już. W prawo. Krok zrób do przodu i w prawo. No. To chyba gumka jakaś, to nie złota bransoletka. I grzebie. Zestaw, nie, dzięki. Zostaw, może komuś się przyda. Szkoda, że nie złoto. Bezdomnym. Ale z daleka wyglądało, no. Jakby było złote. A szkoda. Dochodzimy tutaj, gdzie jest więcej ludzi. Widzimy knajpka na dole. O, coś dobrego niosą. Jedzą. Idziemy dalej. Chłopcy poszli. Kolejna plaża. Zresztą tu się plaża ciągnie cały czas. I jesteśmy prawie na miejscu. Ile to jest metrów do tych bojek białych, co płynęliście dzisiaj? 200 czy więcej? Nie. 100? Może 100.
Aleks popłynął 3 razy tam i z powrotem. To 600 metrów zrobiłeś, powiedzmy. Nieźle. Gratki, Aleks. Tutaj jest knajpka. Jest schładzanie nawet. Spójrzcie, żeby gościom nie było gorąco. Ale fajnie. Gdzie byliśmy? Tak było w Wiedniu. Tu pan ma fajną matę na auto. Teraz pójdziemy sobie drogą przy morzu. Ty ptakiem. Nie wolno psów tutaj. Aha, czerwone rowery. Jasna, my. Ale fajnie tutaj drzewka rosną na plaży, aby był cień. Fajnie pomyślane z tymi drzewkami. No, tak. To widać, że to świeże, a to się na pewno rozrośnie, to będzie fajnie. Tak. Tutaj. Jesteśmy pierwszy raz w Omisiu tak, aby pospacerować, bo jedynie szukaliśmy tutaj miejscówki rok temu i niestety w sezonie nie znaleźliśmy. Teraz jak jesteśmy, widzimy, że nie ma ogłoszeń jakichś takich typowych, że wolne apartamenty, czy stoją z kartkami, tak jak to kiedyś było. Jednego pana widzieliśmy, tak, tylko tam na początku, gdzie my mieszkamy w Omisiu. Ale tutaj teraz jak szliśmy, to nie ma, nie wiem. Zobaczymy o knajpkę. Idziesz chyba drogą rowerową, Piotr. No, nieładnie, nieładnie. Widoki piękne, morze, góry, coś cudownego. No i widać tutaj wysoko, wszędzie apartamenty są. Także widok muszą mieć nieziemski. Cały czas plaża się ciągnie. Tutaj takie zasłony, aby był cień. A my chyba musimy się zatrzymać i się napić. Tak. Dobry pomysł. Tak, bo idziemy cały czas. Budka z książkami, że można sobie wziąć książkę i poczytać. Ale fajnie. Tak, tak jak w parku, w brzegu. Dokładnie. A to nawet ławeczki do siedzenia, no naprawdę. Tak, no, to robimy rewelacje. Tutaj postój. Prysznicę. Który? Robimy postój na coś do picia. Idziemy dalej, ja się nie smarowałam. Teraz się opalamy. Ospalamy. Oj, teraz pod górę. Wow. Fajny spacerek. Tutaj są głęboko betony osadzone, prawdopodobnie będzie albo jakaś promenada, albo restauracja, albo w ogóle taki marina. Teraz idziemy gęsiego, o troszkę ciszej. Jest to dosyć... Jest to ruchliwa droga, także... Tam poleje full plan. Tak, nie zobaczę. A! Nie zobaczę. Ale widzę. Bardzo dużo mew jest. No wiem, ale nie mam jak nagrać. No jak mam pokazać? Nie ma szans. Przez płot bym musiała pokazać. O, Piotrek pokaże mewy. Poruszamy się teraz taką wąską dróżką w stronę Omisia. No, zobaczymy, gdzie zajdziemy. O, tutaj na skrzyżowaniu mieliśmy spać. Mieliśmy mieć kwatery. O, korek się zrobił. Trochę widać tych mew, ale Piotrek wcześniej nagrał, to zapewne pokazałam już.
i docieramy do centrum. To zapewne będzie długi odcinek. Musimy przejść teraz po pasach na drugą stronę i zaraz wam powiemy, gdzie mieliśmy między innymi mieszkać. Jest? Jest. Jest. Chcę wam pokazać, ale musimy przejść, bo tutaj ruch jest duży. Może tu staniemy. I mieliśmy tutaj mieszkać. Dokładnie. Tak. Chyba ten balkon miał być nasz. Tak. Ale po prostu plany się zmieniły. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Albo tutaj te dwa dni mieliśmy spędzić, albo tak jak spaliśmy w Trogirze w domu. Myślę, że fajnie było. Fajnie. Jesteśmy zadowoleni. Także u nas trzy gwiazdki widzę. Także nic nie dzieje się bez przyczyny, ale popatrz jak głośno. Cały czas tu jeżdżą. Parking to trzeba było szukać. No i nie ma parkingu tutaj. Także no, ale taka informacja. Idziemy dalej. Piotrek mówi, że kupimy sobie taki wiatrak. Ale super! Schładza. Rewelacja. Na motorku też fajnie. Fajna imprezka. Słonko nam zaszło, to tyle dobrego, że nie będzie nam plażyć. Tak. Milej się będzie zwiedzać. I dotarliśmy do centrum Omisia. Omisz. Ulubionego miejsca Polaków. Ale powiem wam, że tutaj jest bardzo głośno. Ja chyba wolę takie cichsze miejsca. Skręcimy tutaj sklep. Także to będzie spacer. Jeżeli nie chcecie, aby telepało, to musiałabym jakoś zmienić na trochę gorszą, to nie będzie telepać. Ile za euro? 6,07. Jestem w szoku. 6,07. Zmieniłam kamerkę na troszkę słabszą, ale za to mamy stabilizację, więc będziemy iść bardziej płynnie. Będzie się wam lepiej oglądało. Piotrek, może skomentujesz przed chwilą, co pani do ciebie powiedziała w kantorze. Specjalnie wszedłem do wymiany walut i zapytałem panią, ile kosztuje euro. I za euro zaproponowała nam 6,07. A w sklepie dostaliśmy 7,4. To tak. Zobaczcie, jaka różnica ogromna między sklepem a kantorem. Niesamowite. Ale oszukują. Ale oszukują. A kelner poprzednio w Promajnie nam dał kurs? 7,5. Po obu stronach są właśnie takie sklepiki. Winogrona. Jakie arbuzy? To jest arbuz. To jest arbuz. Konkret. A jakie pomidory? Oliwa. Popatrz, są jakie pomidory wielkie. Najgorzej dźwigać do nas do domu, ale ile pszczół lata. Wow. Wszędzie tą oliwę dzisiaj daje. Odkryliśmy, że niedaleko nas pan sprzedaje wino. Lawenda. Lawenda. Pani nas tutaj zapraszała do zakupu. Ale no tak jak mówię, mamy daleko do domu. Tu co jest? O, tutaj pan jakby... Coś robi. Co on tam robi? To takie lody. Chcę uciec? Jestem. Jezus, szukam cię. Ale mnie przestraszyłeś. No patrz, nie ma cię. Ty jak cień za mną jakiś. Ale mnie przestraszyłeś. Chciałam się spytać, czy co robić, czy robimy tą jakoś gorszą, czy lepiej przełączyć im na lepszą jakość? Trudno powiedzieć, to chyba może lepszą. Dochodzimy właśnie do szczęśliwego mostu Omisiu. Tutaj jak się wejdzie na ten most, to będzie miało się szczęście. I dużo pieniążków. To idziemy.
powiem, jak się idzie tym mostem o Misiu, jak auta przejeżdżają, to czujcie, jak się rusza. O, proszę, jak macie maluchy, zobaczcie, nawet jest... Karuzela! Zapomniałeś słowa. Fajnie było znaleźć tą wycieczkę. Od 7 lat. Kto to polecał? A nie, to zdjęcia. Jakiś pan, bo musiał znaleźć. Pisał nam rafting gdzieś tutaj w okolicy polecał. Nie wiem, czy pan już tutaj możliwe, że to ten sam nawet rafting. Ale pisał pan komentarz. Jak znajdę, to pozdrowimy. No dobrze, to mamy jeszcze chwilę na zastanowienie. Dzień wcześniej trzeba zabukować, czyli dzisiaj na przykład na jutro. Nie? Tak, to na nie. Dlaczego? No ja nie wiem. Ja jestem też na lewo. A ty jesteś na lewo? No tak. No tak ciężko się zdecydować. Zawsze trzeba przełamywać swoje lęki. Zero kondycji trzeba. Wiem, tylko siedzisz. Teraz udajemy się w Omisiu do kościółka. Ale słuchaj, jesteście zaskoczeni? Ja myślałam, że to jest połączone. Ja też myślałem. A to jest osobno wieża tu, kościół tu. Msza akurat trwa, tu nie będziemy zakłócać. Może tak z oddali zyły. Chcesz, to możesz wejść, kawałek nagrać, może ktoś chce zobaczyć. Chce imię Twoje, dojdzie Królestwo Twoje, budi wola Twoja, kako na niebu, tako i na ziemi. Kruch nasz svagdani daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Amen. Patrzcie, tam jakiś dziadek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojciec, Państwa spotkaliśmy. Tak? Dzięki, że przyjechaliśmy tu do Dzień dobry. Tak? Naprawdę? Tak? Dzień dobry. Bardzo nam miło.